whispers in my mind. I slowly drift in by. Nagrywaliśmy w nocy, nagrywaliśmy w dzień, a dzisiaj nagrywamy o brzasku. Jest 5 rano, a my zaczynamy pracę dla Was w pocie czoła. Kolejny odcinek Jak żyć, można powiedzieć klasyka, gdyż dzisiaj akurat będziemy oglądać odcinek Sekretów Rodziny. Sekrety Rodziny, dlatego jesteśmy przygotowani i w związku z tym nasze miednice są pełne wody. Skrypki, skrypki! 45-letni Witold Mirawski wraz z żoną Iwoną prowadzi w Warszawie niewielką rodzinną firmę. Tak, to jest Centrum Nauki Kopernik, byliśmy tam kiedyś. Ich dorosła córka Zuzanna na stałe mieszka we Francji. Mężczyzna potajemnie spotkał się w domu z kochanką. Masz szczęście, że się nie mogę ruszyć. Doprowadzasz mnie do szału, chodź tu, to zerwę ją z ciebie zębami. Jaki ulaniec! Okej, już jestem! Moja żona, pomóż mi. Olivia! Kitek, ale nie nudź, robię co mogę. Kotek, tygrysek, to co? Czekam na ciebie, żabciu. O, nie cieszysz się? A jak się przywiązałeś sam? Słuchaj, no, jestem Copperfieldem. Kilka godzin później Witold przygotował kolację, na którą zaprosił swojego brata, Olgierda. Witek? Fajne takie patio mają. Proszę, koteńku. Zuza i Jean-Pierre będą mieli dziecko. Jean-Pierre Belmondo, no. Wasza córka jest w ciąży. A jeszcze nie tak dawno nosiłem ją na rękach. To chyba jeszcze jak mieszkałem w Andorze. Lecę do Francji. Do Zuzy. Ale jak to lecisz do Francji? Normalnie, samolotem. Dasz sobie radę. Przez kilka dni nic ci się nie stanie. Ależ gra aktorska, jak w teatrze. Może to jest kurwa teatr? Przez kilka dni. A to dobrze, to się zgadzam. On już tutaj chyba myśli, żeby tamtą wariatkę heblować. Wiesz, że Iwona nas prawie dzisiaj przyłapała? Ciebie i tą twoją małolatkę? Oliwia. Ma na imię Oliwia. Oliwka. Zdradzasz swoją żonę Iwonę. Masz kochankę, która jest od ciebie o połowę młodsza. Na której straciłeś totalnie głowę. No więc mam browary łoją, jest 11 rano. A co u ciebie, braciszku? Kto tak do ciebie wypisuje? Nie interesuj się. Oho! Bo kociej mordy dostaniesz. Jak sobie chcesz, ale wiesz, ja mam większe doświadczenie, mógłbym ci tam co nieco doradzić. Aż on jest taki rozkoszny. Kompletnie się nie ogarniam. Spadło to na mnie jak grom z jasnego nieba. No to świetnie się składa. Na temat kobiet wiem wszystko. Dobry żart. Ten długowłosy to jest, wydaje mi się, jakiś taki artysta, no artysta. No. Tak mi się wydaje, że ty się czasami czegoś wstydzisz. Człowieku, przestań mi gadać takie teksty. O co tu chodzi? Dzisiaj to tutaj widzę, że nagrody to po prostu będziemy rozdawać, tak, o tak będziemy rzucać. To co, milczeć chcesz? Samochód chcę kupić. Skodę Fabię. Nie miałem ochoty zwierzać się Witkowi. Nie chciałem też zapeszać. Nie ma jedwabnej koszuli. No nie, ona jest jak klasyczny informatyk. W firmie wszystko w porządku? Tak, zaraz tam. Co to za firma jest? Po co ci tyle rzeczy, jakbyś się na wojny wybierała? I to też? Dla mnie się nigdy tak nie stroisz. To jak ją będzie sprawdzał? Troszkę mnie to zdziwiło, że Iwonka wstała lewą nogą, zamiast tryskać humorem przed podróżą do Paryża. Tutaj coś nie gra. Nie mogłam pozwolić, żeby Witek zniweczył mój plan. Nie no, dzisiaj to aktorstwo to po prostu bije mnie po twarzy po prostu. Pieszę się, no to buziaczki pa... No. Iwona, ty jesteś dobra modliszka, ja widzę. Bardzo się kochają, nie? Jak dwa gołąbki. W końcu nie musiałem kombinować, jak się spotkać z Oliwką. Aha! A kuku! Mam wrażenie, że nie widzieliśmy się cały wiek. Kota nie ma, to myszy harcują. Tak, ja ci jestem potrzebna tylko do jednego. A ty w tym czasie baraszkowałeś z żoną. Niedobry kotek. Niedobry kotek! Niedobry! Taka piękna bransoleczka. Ona by mi zawsze o tobie przypominała. Niedobry kotek! Naprawdę mi na niej zależało. No wyglądasz w nich pięknie. Musisz koniecznie wziąć te kolczyki. To jest bransoletka? No miała być bransoletka. Bierzemy. A bransoletka?
przykro mi bardzo, ale transakcja jest odrzucona. To niemożliwe. U jubilera robi zakupy z karty? Nie dla żony? Kochanie, jesteś bez kasy? Proszę z łaski swojej nam to odłożyć. Dobrze. Kotańku, ja to wszystko wyjaśnię. Keblowanie w tym odcinku to już mu chyba póki co nie grozi. W banku Witold dowiedział się, że żona podjęła wszystkie środki z ich wspólnego konta. Co? Jeszcze z wspólnego konta kupował jubilera rzeczy dla laski. As! To nic z prezentu. Ale dziewczyna jest tematyczna. Nic z prezentu, równa się, nici, niestety. Cześć, dzwoni do banku. Abonent chwilowo niedostępny. Jeszcze cholera wyłączyła telefon, no. Kupisz mi te kolczyki i bransoletkę, czy nie? Nie! Nie widzisz, co się dzieje? Kotuniu! Go się naburmuszyła! No jasne! Przecież ona jeszcze nie doleciała, dlatego ma wyłączony telefon. To jest równa walka o bawole oko. Że dokończymy nasze wczorajsze igraszki, co? Sorry, ale jestem umówiona. Nie mam czasu. Z kim się umówiłaś? No, nareszcie. Do jasnej cholery! Witold, co się stało? Dobry biznesmen, jak nawet paru stówek nie ma na czarną godzinę. Po co ci tyle? Chcesz jej kupić pałac w Wersalu? Nie pochlebiaj sobie. Pieniędzy nie było aż tak dużo. Ile tam tego klopsu było? Zakochałem się. Halo? Strasznie tu przerywa. Zakochałem się. Słucham? Chcę rozwodu. O, to droga wolna. Kurwa. Kino! To jest kino! No. Do Lombardu i sprzedać. Wymieni go na te kolczyki i na tą bransoletkę, bo on tam musi poheblować, no. Witold sprzedał pamiątkowy zegarek po dziadku. Następnego dnia rano 45-latek umówił się z Oliwią u jubilera. Ale nerwowo się robi. Te kwiaty to dla ciebie, jestem z programu Wybacz Mi. Co to ma znaczyć? Kochanie, jeśli się nie domyślasz, to ewidentnie robię coś nie tak. Ja pierd... I zostaniesz moją żoną. Ciekawe tylko, co na to twoja żona. No, i nici. Czego chcesz? Olivia, kochanie, ale o co chodzi? Myślałem, że tego chcesz. Niby czego? No, ślubu, małżeństwa ze mną. A skąd ten pomysł? Imię, nazwisko scenarzysty dzisiejszego odcinka, proszę. Proszę o namiar. Kotuniu. Żadny kotuniu, nie dotykaj mnie. O kurczę, ale się zdenerwowała. Kochamy? Kochamy? Nic do ciebie nie czuję, rozumiesz? Nic! Oliwka! Mam jeszcze rozwodu. Między nami koniec. Zrozum to wreszcie. O Boże! On chyba ma taki problem, że on sobie za bardzo schlebia na każdym możliwym kroku. Hej, tatuś! Co u ciebie? Cześć, córeczko. Co słychać? Jak dzidziuś? A, wszystko dobrze, ale powiedz, co u ciebie? A, widzisz, no tak sobie. Mama nie odbiera ode mnie telefonu, no. No to nie wiem, jak chcesz, ja do niej mogę zadzwonić. A nie ma jej koło ciebie? Koło mnie? Jakim cudem? No. Jestem, ale mamy u mnie nie ma. Nie przyjechała. No to gdzie ona jest? Tato, to twoja żona, skąd ja mam wiedzieć? Powiem ci gdzie, w Spana Kaszubach. Po ciężkim dniu Witold postanowił złapać chwilę oddechu w swoim ulubionym barze. Dobra, stary, opędzlowałeś ten sikor, leć po Irenkę i zatańcz z Irenką. Oho! Jest Oliwka. Zostaw ją! Odczep się, człowieku, jestem tu z moim chłopakiem. Ale wczoraj jeszcze byliśmy razem, kochaliśmy się, a ty co? Już się pocieszyłaś, tak? Ale żeś się mnie uczepił, spadaj, nie rozumiesz tego? Ja już cię nie chcę. Jak to? Tak to. O, dostał na bebech. Oliwka. Tu będzie druga runda. Ty, psy tam już lecą. Zobacz. Dziękuję, że panowie tak szybko zareagowali. Ty, ale on dostał w brzuch, a ma obite czoło, widziałeś? Tak, bo upadł na głowę. Jeszcze wczoraj byłem twoim kotkiem. Mówiłem ci, dziadku, weź na strzymanie, bo ci żyłka pękła. Dostał w brzuch i ma obitą głowę. Niesamowite to jest. Spotkaliśmy się kilka razy, ale on ma coś nie tak z głową. Jak mnie dzisiaj zobaczył z chłopakiem, to rzucił się na nas. Ale ja chciałem tylko spokojnie porozmawiać. Boże. To był tylko seks. I to niezbyt dobry. Seks?
Wyciągnąłbym 10 losów Buffalo Oko i powiedział: losujcie. Zastanawiałem się, co mogło spowodować taką zmianę. Witek, ty o życiu to wiesz tyle, co 7-latek. Zuza? Jean-Pierre? A co wy tu robicie? No tato, chyba nie myślałeś, że potem co mi napisałeś o mamie, będę siedzieć spokojnie we Francji. Jean-Pierre Belmondo? Ktoś cię pobił? Tata wyglądał strasznie. Grałem Gorbaczowa. W przedstawieniu teatralnym. W przedszkolu. I nie zmyłem charakteryzacji. Tylko nie policja! Oni wszyscy są w zmowie! Tu Fabien, Witold? Je ne sais pas. Je, oui, oui. To może ja już się jednak położę. No, połóż się. Tylko najpierw zdaj mi jeans. Śniadanko. Rozmawiałaś z mamą? Bardzo sympatyczna ta jego córka. A ja słyszałam, że ty znalazłeś sobie młodszą kochankę i chcesz się rozwieść. Kurwa, gdzie jest wędlina? Oj, córeczko, ty tego nie zrozumiesz, jesteś za młoda. Tak, zwalajmy wszystko na wiek. 45 lat, no przychodzi kryzys na niego. No. Ale zrozumiałem swój błąd i wczoraj z nią zerwałem. Naprawdę? Ale on jest niesamowity. Tylko mama mówiła, że to nie jest twój taki pierwszy skok w bok. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je te dirai après. Ja idę pochrapać. Ta Zuza to kiedyś głowę zostawi. Co za cholera? Czego ona może chcieć od Zuzy? Smutne się to robi. Żal mi tego chłopaka się robi, mimo tego, że ono nie jest wzorowym mężem. Kochana, będę za 20 minut, ale mam niespodziankę. Widzimy się w Parku Praskim przy amfiteatrze, buziaki. Okazuje się, że chodziły do jednej klasy i nawet były funfelami, siedziały w jednej ławce. O cholera. O co tu chodzi? Swingersi. To przez nią twoja mama się do mnie nie odzywa. Nie, coś ci się pomyliło. Oliwia to moja najlepsza przyjaciółka. Psiapsi. Ona zniszczyła mi życie. Oliwia, to prawda? Prawda. Ale to twój ojciec jest oszustem i zasłużył sobie na karę. Chyba jakieś chore żarty. Był kiedyś wspólnikiem i najlepszym przyjacielem Grzegorza Brzeskiego. Kurwa, i skrzypeczki zaraz jadą. Grzegorz to mój ojciec. Żadny z was mnie nie pamięta, bo kiedy zmarł, byłam małym dzieckiem. Dawaj skrzypce. Twój ojciec uwiódł moją matkę. Jak ci nie wstydź w mojej sypialni swoją żoną? Grzesiu, to nie tak jak myślisz. Przecież mam małe dziecko. Nie, proszę, wybacz. Wam dwojgu najbardziej ufałem. Nie chcę was znać. Nie chcę was znać. Ty, pikawa mu pierdolnęła. Ja naprawdę myślałem, że kocham twoją matkę. Ale to nie było to. Zostawiłeś mamę samą. Nigdy sobie z tym nie poradziła. Przecież on wyciągnął kopyta tak jak ten, co ta ich podtruwała, co Ruda podtruwała, pamiętasz? Zorientowałam się dopiero, kiedy zobaczyłam twoje zdjęcie u Witka w sypialni. Mamo, nie mów tak. To nie twoja wina. Mirawski wykorzystał twoją chwilę słabości. To on powinien przeprosić. Ale to na mnie wróci, Grzegorzu. Ta widzę, matka się dobrze trzyma. Taka ze 3 lata starsza od córki. Nic się nie stało. Cześć, Witold jestem. Oliwia. Bawi mnie ten odcinek. Nie mam już o czym rozmawiać. Ręka mi świeżbi. Ręka mi świeżbi. Bo to już nie zewnętrzną częścią. Sądziłem, że niewinny romans z jej matką skończy się taką... Ty, no jaki niewinny? No przecież ten typ wyciągnął kopyta na... Wracamy do siebie do Paryża. Ale jak to? Przecież dopiero co przyjechaliście. Zrobiło się tak sympatycznie, że wolimy jednak w Paryżu posiedzieć. Ja się nie mogę na to denerwować. Tak będzie dla nas lepiej, wybacz. Nara. To było straszne uczucie. Kurwa, nabroiłeś, no. Tu nie ma co się oszukiwać, no. Kurde, no ja nawet to mi dzisiaj nie wychodzi. Co on zrobi? Wiesz, jak to jajko rozwalił? To ja. Oho. Tak się cieszę, tak tęskniłem. Żona się chyba tak nie cieszy, tam obolała po tym. Lepiej się umyj, a ja przygotuję coś do jedzenia. Lepiej się umyj! Idź, od razu się umyj! Tak, cieszę się, że już jesteś. Ja tu miałem piekło normalnie. Witek, słuchaj. Idź się umyj lepiej. Chyba naprawdę ci zależy. Nie pamiętam, kiedy ostatnio podarowałeś mi prezent. Chciałbym odnowić naszą przysięgę małżeńską. Ten jaki kurwa gagatek! O, to chyba nasza kolacja, pójdę otworzyć.
dobrze, dobrze. Bo już jestem niemiłosiernie głodny. Zresztą nie tylko na jedzenie. A, to nie jeszcze myśli, że to będzie jakaś rzeźba. Ty tutaj? Jak widać. O kurwa, co tu się dzieje? Oliwia odmieniła moje życie. Obie sobie pomogłyśmy. Pomogłyście? To znaczy? Teraz będą dopiero skrzypce. Masz wiarę? Dobrze, że chociaż na ciebie mogę liczyć. Jakby ci to, braciszku, wytłumaczyć? Czekałam na odpowiedni moment, żeby ci powiedzieć, że my z Olgierdem bardzo się kochamy. Drugie skrzypce, kurwa! Witek się czegoś domyślił. Paspo, jest tak zajęty swoim romansowaniem, że na nic nie zwraca uwagi. Najpierw do banku, a potem nad morze. Kurwa! Parszywy gnoju ty! Błagam cię, nie rób scen. To był nasz wspólny wyjazd. Mówiłem, że tam po francusku. Wynoście się wszyscy z mojego domu! O nie, mój drogi, to ty się wyprowadzasz. Co? Chyba cię już kompletnie pokręciło. No i go przekręciły? Dom jest na mnie. Pamiętasz, jak zostałeś radnym i nie chciałeś ujawnić majątku? No i co z tego? A to, że mamy rozdzielność majątkową, a dom i cały majątek jest zapisany na mnie. Aj, Iwona. Nie wierzę, że mogliście mi to zrobić. Dzięki. Takie ukochane. A miałam nadzieję, że pana jeszcze kiedyś spotkam. To my się znamy? Jestem pewien, że zapamiętałbym taką piękność. Podarował mi pan tutaj piękny bukiet kwiatów. Ależ oczywiście. A może dasz się zaprosić na jakąś małą kawkę? Z przyjemnością. To ja może jednak jeszcze zatrzymam ten pierścionek. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Ej, Witek, to jest jak zjazda na rowerze. Jeden z lepszych odcinków. Bardzo dobry. Dwa razy skrzypce. Jestem zadowolony. Dobry dobór bohaterek. Bardzo dobry. Ale bardzo słaba gra głównego bohatera. Irytujący to było. No już czasami już jak spijali sobie z dzióbków, no to proszę cię, no to już było za bardzo. No. I Oliwka dobrze, perfidna. Bardzo dobrze. I tak chyba najgorzej wypadła ta żona jego. Te gesty teatralne takie nad... Nad. To było po prostu nad aktorstwo. Także Iwona. Iwona. Bawole oko leci do ciebie. Lecę do Francji. Do Zuzy. Nie mogłam pozwolić, żeby Witek zniweczył mój plan. Czekałam na odpowiedni moment, żeby ci powiedzieć, że my z Olgierdem bardzo się kochamy. Częściej mnie irytował niż bawił, ale był takim pociesznym ulańcem. Ty tutaj kandydatów do bawolego, mini bawolego oka, no to na pewno jeszcze chłopak tej Oliwki. No a Złoty Jarmusz na pewno, Oliwka bardzo dobrze. Dobrze, ta nawet córka nie najgorzej. Też dobrze, dobrze się prezentowała. Jean-Pierre świetnie. Oui, oui. Tak, ja ci jestem potrzebna tylko do jednego. To nic z prezentu. Kochamy? Kochamy? Nic do ciebie nie czuję, rozumiesz? Nic! No ten moment, kiedy okazuje się, jak ona wchodzi i zamiast dostawcy pizzy wchodzi Olgierd, Jedlina i cała reszta. Dwa razy skrzypce, dla mnie duża brawa. Hit. 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 Napiszcie nam w komentarzach, kto według was wypadł najlepiej i kto najgorzej, czy zgadzacie się z naszymi nagrodami, ale tutaj naprawdę kino akcji. A my w tej chwili dzwonimy do Oliwki, bo podobno umówiła się z nami w naszym ulubionym pubie. Nie jesteś sama! Musimy już lecieć. Pa, pa. Dzięki za dziś. Jak jest po francusku? No, do widzenia. Bon voyage. Bon voyage.